Dziecko traci wagę. Mięśnie twarzy, nie ma ich na twarzy. Skóra jest przezroczysta. Bez emocji. Ja stałam, płakałam, a on w ogóle jakby mnie nie było. Mówię, dziecko, co się z tobą dzieje? Mamo, o co ci chodzi? W ogóle inny świat. I to się zaczyna tak niewinnie, od syropu na kaszel. A potem to się rozkręca. Już nie ma nad tym kontroli i w tym momencie nie ma pomocy. Często słyszy się, że to są ćpuny, narkomanie, śmiecie, selekcja naturalna. Selekcja naturalna? A gdzie jest pomoc? Lekarze pierwszego kontaktu? A co robi rząd? Gdzie jest pomoc? A co robi policja? Gdzie jest pomoc policji? A prokuratura? To są nasze dzieci, które my bardzo kochamy. My bardzo kochaliśmy córkę. W Poznaniu zmarły dwie nastolatki. Sekcja wykazała, że przedawkowały opioidy. Jedną z nich zabił fentanyl, silny lek przeciwbólowy, który w Polsce zbiera śmiertelne żniwo. Na początku tego roku w Żurominie, gdzie zmarły trzy osoby, teraz w Poznaniu. Ostatnio w sieci pojawiły się nagrania z poznańskich ulic, na których widać odurzonych młodych ludzi, tak zwanych ludzi zombie. Sprzedaż środków odurzających, powiedzmy sobie szczerze, w Polsce jest dozwolona. Na receptę, bez recepty również, tabletki na kaszel, od których zaczyna się całe uzależnienie. Nie kontroluje się wydawanych recept. Czarny rynek kipi od sprzedaży psychotropów. Nikt z tym nic nie robi. Zmarłe nastolatki od kilku lat były uzależnione od leków. Młodsza miała zaledwie 16 lat, starsza 19. Ich rodzice w rozmowie z nami mówią, że do śmierci ich dzieci przyczynił się patologiczny ich zdaniem system, w którym wystawia się recepty. O tym, że w Poznaniu jest problem z odurzaniem się młodzieży, już dawno informowała władze miasta inna z matek, pani Paulina. Udało jej się uratować syna. Jestem mamą nastoletniego narkomana. Od czego to się zaczęło? Co on zaczął brać i skąd brał? Rodzic nie wie, co bierze, skąd bierze. Rodzic, jak zna swoje dziecko, to zaczyna dostrzegać zmiany zachowań, dziwne odpowiedzi, unikanie wzroku, niejedzenie posiłków wspólnych. No i tak od tego się właśnie zaczęło. Co brał? Benzodiazepiny. Xanax. Xanax to jest lek na receptę. Skąd on brał Xanax? Kupowali od lekarzy za 100 zł w Poznaniu. Kto kupował? Dzieci. Recepty były pełnopłatne. W ostatnich latach takich recept lekarze wypisują coraz więcej. Od 2019 roku sprzedaż leków opioidowych na recepty bez refundacji wzrosła o ponad 30%. To znaczy, że silnie uzależniające substancje jak fentanyl, oksykodon czy morfina są przepisywane osobom, które ich nie potrzebują. Nazwiska lekarzy, którzy wystawiają takie recepty, często się powtarzają. W każdym województwie, jeżeli by pani zapytała farmaceutów, to bez większego problemu ten sam adres zostanie wskazany przez większość z nich, albo te same adresy, ponieważ to się powtarza, tak? Okej, ale w takim razie w czym jest problem, żeby takiego lekarza ukarać? Przede wszystkim lekarz jak najbardziej ma prawo wystawić każdą receptę dla każdego pacjenta. I jedynie tylko w sytuacji, kiedy brakuje dokumentacji medycznej z tej wizyty lub jest ona nieprawidłowa, wtedy albo rzecznik praw pacjenta może taki podmiot ukarać, lub ewentualnie samorząd zawodowy również może podjąć czynności związane z tym konkretnym lekarzem. Prokuratura w Poznaniu bada, kto zmarłym nastolatkom leki przepisał lub udostępnił. Młodsza miała we krwi tak dużą dawkę opioidów, że biegli uznali ją za toksyczną. Dziewczynkę znaleziono razem z jej 17-letnim kolegą, który cudem uniknął śmierci. Nie wiem, co oni zażyli, ale jego ledwo się dało odratować, a jego, no już był on, niestety nie. Ja widziałem straż pożarną i śmigłowy za którego leciła. Bo nie próbowali ją ratować? Mhm, ale niestety za późno. Słyszałam, że tu miało być częściej takiej imprezy. Nie było tygodnia bez albo policjanta, albo karetki. Udało się przeżyć temu chłopcu 17-letniemu. Ja rozumiem, że to jest taki chyba kluczowy i najprostszy świadek tutaj dla prokuratury, no bo on musi wiedzieć, skąd to wziął, tak? Tak, ale ja oczywiście nie mogę dla dobra tego postępowania ujawniać treści jego zeznań. Czynimy bardzo duże starania, żeby
ustalić, ale przede wszystkim doprowadzić do rozliczenia osób, czy też osoby, która taki środek podała czy sprzedała. Dzieją się rzeczy, o których nie pomyślałaby pani, że są, że to jest możliwe. Dzieci uprawiają seks za narkotyki w piwnicach osiedlowych, wynajmują apartamenty dilerzy tym dzieciom i częstują je środkami i potem te dzieci to sprzedają. I to jest bardzo łatwy, niebezpieczny pieniądz, no ale to się dzieje. Wysiadują na klatkach, tam ćpają na tych klatkach. Co ćpają? Wszystko, co się da. Teraz ten fentanyl, no to jest dramat. To jest środek, który nikt nie wie, jak to dawkować, bo to jest środek przeznaczony zupełnie do innych celów, więc... No byłam na pogrzebie tej dziewczynki, no to jest tragedia rodzica.